Witam serdecznie w kolejnej nowej prognozie kosmicznej. I co tu się dzieje? Regiony występowania plam słonecznych. Wszystko mamy na zielono. Wszystko jest na zielono, ale mnie interesuje region. Już wam mówię, region 3614, 3615. 3616, 3607, 3613, no bo to jest takie, no, że lepiej się tym interesować, bo tu może się coś dziać, ale wszystkie są rzekomo na zielono, więc powinno być dobrze. Aktywność skokowa. Bieżąca wartość C2.57, najwyższa wartość M2.79. Dziura koronalna południowo-zachodnia część Słońca. Koronalny wyrzut masy. No i protony nam tu szaleją. Zobaczmy sobie, co tam słychać. Oczywiście z większej odległości se zerkniemy. Lubię patrzeć z daleka na pewne rzeczy. Tak, tak, wiem, jak zwykle transmisja mobilna. Dlatego cały czas gadam o UPS-ach i listwach antyprzepięciowych. No, powiem wam tak, samo to wyjaśnia. Chcecie mocniejszej dawki adrenaliny? Proszę bardzo, nie ma za co. Między innymi na dniach Merkury został uderzony obłogiem plazmy i tam już dziwne rzeczy się zaczęły dziać. No właśnie. Więc ja tylko aktywność zorzowa. Zobaczymy, jak tam zorza polarna. KP1. Dobrze, dobrze. No powiedzmy. No powiedzmy, że tak może być widoczna zorza w Polsce, ale nie mówię, że będzie. Nie bardziej aktywuje aktywność słoneczna. O! 3615, proszę bardzo. Już podskoczył wskaźnik. Bo nam protony szaleją. Dobra. Ale ja się chcę tutaj teraz do stereo dostać. No i tu mamy ogólnie, jak to wygląda. W ten mniej więcej sposób. Dobra. Bo tutaj możecie sobie pobierać nawet te nagrania. Ale ja tego nie chcę robić. Czym jest stereo, to już macie tutaj objaśnione. Misja Obserwatorium Relacji Słoneczno-Ziemskich NASA Stereo Skala składa się z dwóch sond umieszczonych na dwóch różnych... dwóch różnych orbitach dookoła Słońca. Stereo został umieszczony nieco bliżej Słońca niż Ziemi. Na pewno Stereo 2 nieco za Ziemią, dzięki temu umożliwia, bo to Stereo 1, Stereo 2 ogólnie. No. Durne reklamy, no nie? No i tutaj macie tam, co tam. Nie chce mi się tego czytać. No ogólnie chodzi, no właśnie widzicie, durne reklamy.
No, ale ogólnie właśnie chodzi o to, że ja klikam co innego, a co innego się wyłącza. O. Ogólnie chodzi, że o to, że właśnie, no, słuchajcie, nie robię filmu na temat aktywności słonecznej, jeżeli ta aktywność jest znikoma, albo w ogóle jest na stałym poziomie, to nie ma sensu po prostu. A poza tym zjawiska na Słońcu tak wolno zachodzą, że łatwo je mniej więcej przewidzieć. Poważnie? Coś takiego. No dobra, no to było na tyle.